Ej, gdzie mój samochód? No kurde, zabrali mi auto. No i dobra, pokażę ci zaraz moją rudą... Nie! Czachę. Patrz, jak ja ci pokazuję. Siedź w furze, ja... Ta-da! Ja nie patrzę. Nie! Nie! Lucek, siemanko, jestem Lucek, a ze mną jest dzisiaj Kina Czewa. Siemaneczko. I gramy w GTA Online. I jedzie ze mną w moim super aucie i podoba się moja fryzura, moje suki. Tak. Nope. To jest prawda, to jest najlepsza fryzura w mieście. Zobacz, jak ona się fantastycznie wozi. Ja nie muszę nic robić, a suka zaraz na zimnego łokcia pojechała czy coś. No ale zakryłem, bo ty nie lubisz, więc okej. Okay. No ale dobra, skoro uważasz, że ta fryzura jest brzydka, zmienię sobie, tylko nie wiem na jaki kolor. Ale nie, nie wiem, na jaki kolor sobie zostaw. Wyjdę jak zwykle, jak to baby od fryzjera ze łzami w oczach i ten, nie będę miał inny kolorek. Jeszcze mi się nie zdarzyło wyjść od fryzjera ze łzami w oczach. Dobra. Nie wiem, jaki kolor wybrać. Szybko zmienię i robimy akcję. Ogólnie dzisiaj pomysł jest taki, że jedziemy jeden wyścig, a potem robimy misję. Jakiś wyścig, tak myślałem, żeby rowerami śmignąć. Fryzury. O Jesus, fryzury nie zmieniam. Ja chcę zmieniać tylko kolorek. Pasemka? Lel, co to? To czekaj. Na pewno ci się spodobają. O ja pierdolę. A, w ogóle to z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie Martynę, nie? Czemu? Bo tak po prostu, żeby jej było miło. Aha, bo ona mówiła, że będzie oglądać. No. No to jej padnie na głowę. Zryjemy jej beret już tak. Nie, bo my to zamierzamy. Nie za mnie, już w ogóle wiesz, po tym nagraniu już nas na Skype nie będzie, no. Na pewno ci się spodoba mój nowy kolor. Uwierz mi. Jaki. No. Okej. Okay. Idziemy. Boże, zamknij oczy, ja policzę od 10. Dobra. I otworzysz. No. Uwaga, wychodzę. 3. No sorry, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tada! No dobra, jedźmy już. Nie. Znaczy, bym tak, bardziej znośny niż bym. Zapadłem się pod ziemię. Ja właśnie też. Ej, mój samochód jest taki niski, że do niego inaczej nie da się wsiąść. To wiesz co? Urwałeś komuś drzwi. No i dobra. Wiesz co, no dobra, to zaczynajmy wyścig, jak tak mocno chcesz ze mną jeździć wyścig. Bardzo chcę. Lucek, jak ja z tobą chcę jeździć wyścig. Świetnie, no to bierzemy wyścig i jedziemy rowerami, tylko... Nie wiem, jak ty lubisz jeździć rowerem, czy downhillowo, czy raczej przełajowo, nie mam pojęcia. Jak wolisz, bo ja akurat z wyścigami na rowerach zawsze miałem problem z tej grze. Ja też! Nie ogarniam pedałowania. Ja też! Ja też! Obojętnie, którą trasę. Właśnie szukam w ogóle, żeby była możliwość jazdy rowerem, bo tutaj jest pokazany rowerek na ikonce, a tu się okazuje później, że jedziesz motocyklami, więc... O! Ale Lucek, w ogóle najlepszy, stanę sobie na środku ulicy i zacznę szukać wyścigu. Wiem, co pojedziemy. Wyścig, który nazywa się szczytowe osiągi. Ty, ale oni to zrobili idealnie dla nas, Lucek. To jest tak, to jest to, no co ja ci będę tutaj mówił. Jedziemy, pogoda deszczowa. W nocy nie jeździmy. Pogodę damy ładną, obecną. Ładną po prostu, myk. Tak. Wyrównywanie wyłączone i już cię zapraszam. Zapraszam, nie? Oj, szło zaproszenie. Możesz ruda bilet. Suka. Czekaj, jak to się... Aha, pamiętam. Chyba na rowerze bardzo dobrze jeździ się na klawiaturze, bo się naciskało po prostu chyba caps lock i cały czas jedziesz sprintem. Tak? No, tak mi się coś mi kojarzy. Jedziemy. Będziemy tu zjeżdżać chyba z góry. Ostry zjazd ze szczytu góry. Chillat. Jak się czyta to? Jej, jaki rower. Co ja patrzę? O, ja bym. Zostałem, którym pojedzie Lucek. Kolażówko. No to się domyślam. To sobie wezmę tą bezładniejszą. Też może tak ja spojrzę na staty. A, są te same, dobra. Jakie staty? Ładniejsza. Aha, no dobra.
Ile ty masz wygranych? 21? No mało tych wyścigów jeździłaś w stosunku do mnie. Przegrane 142, o ludzku. Ale to... Zaraz zobaczysz coś. A ty mnie widzisz, no tak. Widzę cię, no. Ty, a to wygląda tak, jakby Asuka miała dosłownie siodełko w dupie. Uj, twoja to też! Moja postać też! Łoop! Jolo! Gdzie ty pojechałaś? Gdzie ty jedziesz? Ja to jest za tobą, ratuję cię! Wyskoczył mi nie tędy, no naprawdę! O, ja się już... Ale ty jak ty, jak ty tam przeżyłaś? Mam właśnie tego special skilla. Ty jeszcze żyjesz, naciśnij i przytrzymaj F dłużej. To wrócisz do ostatniego checkpointa. No. Ale tak jak zobaczysz, jak ja tą akrobację czyniłam, to wiesz... Będziesz dumny. Ja to widziałem z daleka i wystarczy, nie? Czekaj, ja się przełączę na pada, bo... Wow, jaki skok! Nie, nie, jeszcze nie złączyłem kapslokiem, jest... Dobra, ja też jadę na dół, fuck! O, właśnie się zabiłam. No ja też. Ale mam zaliczone 5 sekund w cieniu aerodynamicznym. Dobra, musimy tutaj chyba troszeczkę wolniej jechać. A spróbuj bez pedałowania, bez kręcenia w ogóle. Bo też się da, o, też jakoś leci. Ale czekaj, bo ja odpalałem tego kapsloka, tego nie mogę wyłączyć i znowu spadłam ze skały. Jak ty poleciałaś? Ej, ja też nie ogarnę tej jazdy. Ja chyba jednak wolę na szczyt niż ze szczytu, wiesz? Każdy woli zajeżdżać. Czy ty tak właśnie się spitoliłeś ze skały? Tak, jadę w dół. Ale fajnie się tu jeździ. Ja też ogólnie wolę dochodzić do szczytu niż z niego odchodzić. Uwaga, uwaga. Okej. Ej, ale moja osoka przeżyła, tak gra oszukuje. To, że spadłem, nie znaczy, że... no. A co, zabiłeś się na tym kamieniu? No tak, spadłem po prostu. Ale wstała zaraz, tak była animacja, jakbym wstał. Jakby wstała. A, ojej! No, tu się spacją skacze, a nie hamuje! Cholera! Lel, jakie stunty w ogóle można robić? Ja w ogóle na kolażówce po takiej trasie, nie? No. Ja specjalnie ci powiedziałem, że wybiorę kolażówkę, bo ty zawsze... Ale ja i tak bym wzięła kolażówkę, bo ma ładny kolor. A tu można zmieniać kolory. Ale kolażówka miała ładny z defaulta, więc... Aha, dobra. Po prostu wiedziałam, że się dobrze z nią zrozumiałem. No tak, i ty oczywiście zostawiłaś mnie z tyłu. Ja tutaj na ciebie poczekałem, nie będę ukrywał. Poczekałem na ciebie, aż dojdziesz do mnie. I ale co? Ja sobie jadę powoli, no. No tak powoli, że ja cię nie dogonię w tym roku. Ja nie pedałuję, mam to gdzieś. Po prostu będę skręcał. Chyba bez pedałowania będzie szybciej. Jezu, takiego Asuka. Dobra, jesteś. O, jestem. Ja jadę inną trasą, jadę szczytem. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie na dobre. O, da cholera! Da się spitolisz z tej górki, no roz. No. O, moje jajka, o kurde, znaczy moja wagina. No bo... Ty się zdecyduj, co twoje, bo to jest jednak dość duża różnica. Aj tam. To i nie, to jest... Nie, jednak jest różnica między jajkami a waginą. Naprawdę, no, tylko tak wizualna. Nie tylko. Widzę, dobra, że z biologią słabo było, ludzku. No, z anatomią. Oj! Ludzek uważa tylko na tematach rozmnażania. No i bardzo dobrze. Przynajmniej umiem się rozmnażać, a nie tak jak co, nie, co po niektórzy. Jak, no jedziesz ty! Jadę. Ej, no ty czekasz! Ej, no moja męska duma, ła! Połechtaj trochę! Ludzek, nie na nagraniu! Ale... Nie wiem, o znaczy, co ci ja chodzi. Ja nie czekałam, ja tu po prostu się zatrzymałam, tak... O, masz, proszę, masz, zobacz, co mój BMX potrafi, he? No, no, no. Ja umiem też skakać, umiesz tak? Patrz. Patrz, jak ja robię. I za dup ze skały. Co ty, nie. A tu powinnaś mnie już uprzedzić. No zobacz, tu już jest taki asfalt, nie asfalt. Jak to wygląda fajnie. Asfalt, nie asfalt. Patrz, i teraz minimalizuję opór. Tak, zepnij. Ty mi głową w dupę wjechałaś, ej. Ja tak się wypięłam, a ty za mną.
Nie, ja widzę, że to będzie tragedia. Dobra. Ale no wpuściłeś mnie, bo jesteś dżentelmenem. Nieprawda. Wpuściłem cię... Bo jest się, co to wiem. To jest przypadek. To jest przypadek, bo ja chciałem to tak zrobić fajnie na koniec. Taki skok na metę. Wyszło jak wyszło. Dobra. Swobodna rozgrywka. No, musimy wybrać teraz misję. Będziemy robić misję, nie wiem jakie. Mhm. Jakie ty lubisz? Jak lubisz? Ja lubię w każdej... każdą misję. Dobra. Nie będę ci wpierniczał w internet. To będzie złe nagranie. Proszę? Mówisz, to będzie złe nagranie. Nie będzie, no właśnie plus 18 i kit. Myk. Misja... Myślę, że na nas przy nas plus 18 nie wystarczy. Plus 50. Dobra. Chcę, żeby na zawał poumierali. Nie no, bo już, tak jak patrzymy na swoich rodziców, to oni to już tacy hardkorzy w tych sprawach. Co oni nie robili, cholera. Weź, nie, ja wolę o tym nie myśleć, nie? Ja też. W sumie chyba nikt woli o tym nie myśleć. Dobra, jedźmy. Co tu trzeba zrobić? Spacerek. Jedna ekipa nieźle sobie radziła z działalnością importową, eksportową. Dobra, i tak robiliśmy to milion razy, więc nie ma co czytać. Coś musimy przechwycić. Nie zdążę kupić kamizelki. Oj tam, no to przepraszam, następnym razem kupisz. Ja cię będę osłaniał moją tuszą. Ludzku, widzieliśmy się w realu, nie ma opcji. Chociażbyś się nie wiem jak starał, nie do żady. Ale spoko, pewnie mam jakąś w telefonie kamizelkę, co mówić. W telefonie? A, wiem chyba co to jest. Gdzie mój pojazd? Czemu tak daleko? Bo tutaj tak, tu przecież tutaj kradłeś ciężarówko, ile dobrze pamiętam. Dobra. Ekwipunek, tak, pancerz, to się robi, no. Kamizelka. Ja biorę sobie snajpę, mam ciężką... O, ale mam wielką snajpę, ale mam wielką giwerę. Ja jeszcze się twoim szczęściem chyba. A ja mam różową. Okej. Okay. Co masz różowego? Snajpę! No dobra. To chodź teraz tutaj na górę i myślę, że z góry ich wszystkich ładnie pościągamy. Lucek, ciągniesz mnie w krzaki? Tak, ale... A ja mam... Zobacz, ja mam złotego. O Boże. No. Taki się urodziłem, taki jestem. I dobra. Ukradnij ciężarówkę. Dobra, i tu mamy coś na do... O, zobacz, zobacz jak idealnie, mamy ich jak na widelcu, smacznego. To co teraz robimy? Dwóch na raz? Okej. Wow, dwóch na raz. One shot, one kill. Ja nie wiedziałem, że tutaj z takim koksem gram. No to już wiesz. Dobra. Może jak ja dawno nie grałem w GTA, znaczy oprócz wczoraj, nie? No, to rzeczywiście dawno. Ja też w sumie. Ja nie gram przez cheaterów, teraz jak nawet zaczynaliśmy sobie przygotowania do tego nagrania, to już ci mówiłem, że wbiłem, a od razu nie mogłem się ruszać, bo był jakiś cheater, który mnie zablokował, albo zrespawnowałby mi pewnie zaraz na głowie jakieś lalki. Tak też bywa. No to są jaja po prostu, no. Taka zajebista gra, tak inni ludzie ją psują. Powinni w ogóle zrobić dedykowane serwery dla tych cheaterów. Powinni raczej dać bana. No, to inna sprawa. No ale nie da się wszystkich graczy zbanować, a jest ich pewnie 90% tych, co używają cheatów. Więc... Dobra. Nie, powiem ci, że zawsze mnie to rozwalało, nigdy nie używałem cheatów w grach. No, ja też jakoś tak nie lubię. W GTA 4 było to fajnie rozwiązane, bo tam... Kto chciał używać sobie jakiegoś tam trainera, to wywalało go od razu do innego serwera. A ci gracze, co nie używali, byli na innym serwerze, także to było fajne. Od razu się pokazywało, gdzie kto używa jakiegoś moda. Mimo, że było to tak prosto oznaczone, ale było. A tutaj nie, tutaj wszystkich wbija do jednego wora i się normalnie gotuje. No dobra, to wiesz co, ja jadę z tobą, będę strzelał, a ty prowadź. I zobaczymy, dobra, jak prowadzisz. Ja prowadzę najsuper. Nieprawda. To ty nie widziałaś jak ja prowadzę. No dobra, coś tam widziałaś. Ale ja wtedy ten, no, zestresowany byłem. No, nie, no wiadomo. No tak, no nie wyszło mi. Nie, ale ja wiem, Lucek, ja wiem. Ej. Ale ja wiem, naprawdę wiem.
A czemu taka jesteś niemiła? Patrz, ja mam fajny widok. Ja dla ciebie jestem niemiła, tak? No tak. A kto mi powiedział przed nagraniem, że mnie nie lubi? No i przecież żartowałem, no. Dobra, ja będę cię zsłaniał. Ja żartuję, jak jestem niemiła. Nieprawda. Tylko tak prawda. A potem się okazuje co innego, potem ja się dowiaduję brzydkich rzeczy. Tu można chyba jechać przez górę. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo tam możemy później w autostradę nie wjechać, bo są te zjazdy, zajazdy. Damy radę. Joki księżyc wielki! Pchaj, Lucek, pchaj! Pcham! Ale moja suka ma słabe mięśnie brzucha. Cycków brak, mięśni brzucha brak. Oj, jak to cycków brak? Jest wybrakowana. Jak to cycków brak? Mówiłem, że no, ustaliliśmy to wczoraj. Sportowe cycki ma. No, już sportowego brzucha nie dowieźli. No niestety nie na czas. Ej, weź, bo się żona ze mną rozwiedzie. No i dobra. W końcu będzie miała święty spokój. Ale ja ją kocham. Ile można się okłamywać? Daj spokój. Jeszcze ją kocham. Poczekaj tak z 10 lat. Wtedy to już będzie rutyna. Wtedy to będzie Lucek, weź ją. Lucek, weź mnie przygarnij. Weź swoją masulkę odpal, żeby mnie przygarnęła. No weź, no weź. A mówiłaś, ale cycki sport, ale weź przygarnij, no weź. Ale dupa, no ale weź. Ale rudą głowę, no ale weź przygarnij. No i nie będzie. Mówiłam, że on mnie nie lubi, mówiłam. No to jest najdłuższa misja, jaką chyba robiłem, no, w ten sposób. My powinniśmy wziąć tutaj ten śmigłowiec z hakiem i ten samochód przewieźć, bo... Ty, to jest dobry pomysł. Czekaj, ja mam taki strój specjalny. Ja ci pokażę, jakie mam stroje w ogóle, gdzie ty jesteś. Patrzcie na mnie. Akcesoria. Patrz. Myk. Mam taki strój. Taki. O, mogę ci... O! Działać? Zostań w tym. Taki. Taki. Zostań w tym, co masz ten kask. Nie. No, to masz piękne. No dziękuję. Nie, wezmę coś na szpilkach, żebyśmy stanowili taką fajną ekipę. Bo nie wiem, czy... Nie, tutaj widać fajny tatuaż. Niech będzie sobie ten. O, o co ci chodzi? Nie. No masz rację, dobra. Czekaj. Dobra, mam. Nie widać nie, włosów, poczekaj, masz rację. Poczekaj. Poczekaj. Żeby ci nie było smutno. O, i takie co. Nie, ja bez czapeczki, Ja chcę widzieć moją rudą czuprynę. Masz, nie będzie ci smutno, tylko załóż coś na głowę. Nie no, dobrze, możesz tak biegać. Czekaj, gdzie to jest? Odzyskaj samochody. Aha, my musimy przechwycić. To robimy taką akcję, ja cię podwożę. Ojej, zablokowali mi auto. A to gnoje. Ja cię podwożę do jednego auta. Chodzi o to, aby... Bo ja to w ogóle uwielbiam ściągać dach w tym samochodzie. To jest coś pięknego. Ja tylko dlatego kupię to auto. Spoko. Też mam takie jedno. No i słuchaj, jedziemy... Nie wiem, czy nie to samo, ale kontynuuję. Zatrzymujemy samochód. Wysiadasz, a ja jadę po następny. O, dobrze. Taką akcję robimy. Piękna akcja, ale wiesz, że mogliśmy wsiąść dwa różne i ten... Mogliśmy, no ale o to chodzi, żeby współpracować. Co to za... Nie no, nie, co to za gra, wiesz, kooperacji, jeśli nie będziemy się widzieć przez co? O, wiesz, ale jak jedź. Ja ogólnie dzisiaj tak w pracy sobie siedzę i myślę, ej, ja dzisiaj z kiną nagrywam. Ja myślę sobie tak, podjadę autobusem pod nią. Musimy zamordować kierowcę. What? Czekaj. Czekaj, ja wysiadłam, a ty mnie przyjechał. O kurde, gang mi nas goni. Słuchaj, to jest problem, bo musimy strzelić do kierowcy, żeby zatrzymać samochód. Chyba inaczej się tego zrobić nie da. Jak ty to robisz? Pelam. No wiem, ale świetnie to zrobiłaś, o to chodziło. Dobra, jest twój, to jest ogólnie jeden z moich ulubionych samochodów, do którego wsiadasz. Ja strasznie lubię go ze względu na kształt. Ojej, tu się nie przycisnę. O fucking, jadę na torach, a tu gdzieś pod ciapą. Nie, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, kina trzeba zabiera samochód, świetnie. Ja już mogę jechać, czy jechać za tobą, albo ci pomogę, o. Nie musisz nam specjalnie pomagać, z mojego samochodu zrobił się dziwny trójkąt z przodu. Tak się, nie wiem, jakoś uderzyłem i tak, a w sumie pociąg mi tak zjechał, bo ja uderzyłem w pociąg jakoś śmiesznie. Ciapąg. No, masz rację, ciapąg. Jedziemy sobie na górę.
bo on sobie tu jedzie. No, szkoda, że w samochodzie snajpy nie można używać, tylko tak ze snajpy z daleka. A czy tutaj co mi szkoda? Co my tu korweta? Mój jakoś super szybko nie jeździ, a szkoda. Dawaj tę głowę! Dobra, jest mój. Masz dziada? Mam. Ej no, nie psuj mi korwetki. No przecież nie uderzyłam w nią. O mnie pokazało się, że uderzyłaś, ale dobra. Światełko jest całe, okej. Okay. Teraz musimy uciec z policji. To gdzie się kryjemy? A ja nie mam uciec z policji. No, tutaj, dobrze, dobrze kombinujesz. Znaczy, autostrada to nie jest dobry pomysł. Pod mostem mogliśmy się schować. No to się kitraj, bo mnie policja nie goni. Co ty? No to ja się kitram koło ciebie, bo... No co? A to jedź na miejsce już, o, jest już na miejsce, gdzie trzeba się stagować, to ja już będę też bliżej. No zaraz zgubię tą policję i wiesz, no tylko jedna gwiazdka za zabójstwo, to co tam? No widzisz, Lucek, bo mordować to też trzeba potrafić, no to wiedz tutaj pod most. Nie, jest okej, okay, już i gubię. Spoko, jedź tam na miejsce. A to tutaj jest, tak? No. Aha, okej. No tak, kojarzę tą misję. I oni mnie dosłownie w tym momencie gubią. 3, 2, 1, teraz. 3, 2, 1, teraz. 3, 2, 1. Zaraz jadą. Ej, no czemu mi nie działa? Co jest? Ej, kurde, o dobra, już, już, no. Ej, no, ach, widziałaś jak super, ze mną, pięknie, ze mną zawsze pięknie. Wychodzi, no tak, dziękuję. Udaj się do winnicy. Tego nie robiłem jeszcze. Załatw sędziego. Kurde, zobaczę czy ja mogę tutaj sobie śmigłowiec przywołać. $200 w plecy, pewnie będzie gdzieś daleko. A. Tutaj nie biegnij, bo to jest taki pan, który nas jak krzy... Au! No to by było tyle z elementu zaskoczenia. Cholera. Ja nie wiedziałem, że oni są tak blisko tutaj. Ja też nie, tak sobie biegnę, biegnę, nagle wiesz. GPS. Wiesz co, się boję, że nam teraz sędzia zaczął spitalać. Osłaniam cię, biegnij po sędziego. Może on ucieka, chyba trzeba furę jakąś garnąć. Jadę po furę. Ała, ale dostałam heta. Zginęłaś? Nie. Miałam kamizelkę. Ja... Mi się już skończyła po tym moim wspaniałym wyjściu. Zdawało mi się, że trzeba to będzie zresetować. Czemu? Co się stało? Nam sędzia już tak spitolił. Ale patrz co ja robię. Naciąga Lucek. No i już jestem za tobą. Ładuj dupę do środka i jedziemy. A bo ty masz furę! No! Get in! Quickly! Już! Get in quickly już! Ojej! Aż dostałem z gagi jakiś. Mogę ci pies dostać. A czekaj, ja da się przejechać przez to w ogóle? Aj! Cholera! Ja to... Nie... Zobacz jak ja prowadzę! No, jakie wspaniałe prowadzę. Ja nie potrafię na klawiaturze jeździć samochodami. Cholera! Dobrze jest! Jedź! Świetnie ci idzie. Załatw sędziego. Ja, o co ci chodzi? Gdzie ty prawo jazdy robiłeś? W Polsce. Ile zapłaciłeś, że ci dali? No tyle, ile za prawo jazdy się płaci. Dobra, nie narzekaj, mogło być gorzej. Ale nie, super. Nie wiem, czy kogo to gonimy. On chyba ma dojechać do jakiegoś tam konkretnego miejsca. I już. No, i już. Dobra, skup się. Pamiętaj, one shot, one kill. Musimy strzelić tak celnie. No, żeby mu śród przez tyłek głową wyszedł. Dokładnie. Musisz tak, taki strzał musisz oddać. Już możesz zacząć celować. Tak myślę, że jednak jak podjedziesz trochę bliżej, to będzie troszkę lepiej. Właśnie o to chodzi. Oglądałaś Wanted film? Oglądałam. Taki strzał musisz wykonać. Spoko, zawsze tak robię. Codziennie rano jak wstaję, to pierwsze co robię, to wiesz, taki właśnie strzał. O, podam ci tylko kilka celów. Tylko cały czas, wiesz, celuję do Angeliny Jolie, nie? Co mu jest? O, okej. Okay. Zrób sędziemu zdjęcie. Czy ciekawe, czy z samochodu można? Spróbuj. Jak się tu zdjęcie... A, dobra, tutaj. Ty.
myk. Zdemu rzucić bombę na dach. Dobra. Bo tak to trzeba. Trzeba usunąć wszystkie ślady, no. Jej, teraz musimy jechać. Wiesz, że my nie mamy trzech na cztery drzwi. Nie mamy szyb. Trzymaj się, jakoś damy radę. No to co? No silnik się lepiej chłodzi, o co ci chodzi? Nie, ale ja tak lubię. Lubisz bez maski? Lubię. No, to czemu robisz makijaż? Nie robię, mam uczulenie. O, no to sorry. Spoko. Czekaj. O, tutaj chyba można troszeczkę na przełaj pojechać. Ja bardzo dobry jestem w jeździe na przełaj. O co ci chodzi? No nie czepiaj się! Ja się cieszę! Ja wyjątkowo... jeździć na przełaj! Ja wyjątkowo teraz tak słabo pojechałem, bo tam cię... Ale ja tam tak, nigdy ja nie byłem w ogóle. Ale ja tak jeździć, bo tak jest fajnie, jest ciekawie, no. Jest ja się nigdy, z tego pochachać. Ja nigdy nie byłem na tym polu tamtym, takim No. Winniczym, no. Winniczym. Jest na przełaj, ja tak lubię z tą jeździć. Nie, tutaj no się nie da rady. Za wysoka góra, zobacz, ja mam sportowe opony założone. Gdzie będziemy po takich chaszczach jechać? Kupię, ja się żarówką pod taką podjeżdżałam. No ciekawe, jaką? Nie ma takiej żarówki, co podjedzie sobie pod takie zbocze. Proszę cię. Chyba jesteś specjalistką od podjeżdżania pod zbocze, jesteś zboczona. Tak jak ty. Nie, w jakim sensie jestem zboczony, ej? Każdym? Nie. Tak. Co, że lubię samochody, tak? No i no, dobra, Boże. O to mi chodzi. A ty nie lubisz samochodów w ogóle. Kto ci powiedział, że ja nie lubię samochodów? No, tak jakoś się zachowujesz. Ja mówię o samochodach, a ty, a dobra, jakiś tam grat. Pokazuję ci moje najlepsze auto, o Boże, no. Otwierany dach w ogóle jako faza, ty, ja też taki mam. Ja to tak. Jest tak obawiam, że ty żyjesz w takim, wiesz, własnym świecie i słyszysz to, co chcesz słyszeć. Nieprawda! Chyba czas na leczenie. Już za późno. Czekaj, jesteśmy... No polecimy cię na nogi, bo na głowę już rzeczywiście tulej. Dobra, damy radę, spokojnie. Doskonale. Widzisz, on ze mną powiedział, że ze mną, nie z tobą. Patrzył się na mnie, na moją dupę. Nie! On jest w ogóle zboczony, bo ma taką młodą laskę, której kupił właśnie tą chatę. Nie wiem, czy przychodziłaś fabułę, czy nie? Nie. No właśnie, tam była taka opcja. No i co? Udało nam się zrobić fajne dwie misje. Z dwa zabójstwa masz, jesteś lepsza, ale ja tyle samo kasy dostałem co ty, Negusia. Zrobiłaś całą robotę za mnie i dopiero pójdziesz, a ja jeszcze kasę dostałem. Tak to jest. Ja bym proponował ci się jeszcze przejechać moją taką fajną furą, mam ogólnie dużo fajnych autek. Możesz się przejechać dawaj, jakimś. Karmę się. Cholera, na samym zadupiu mnie wywaliło. Dzwonię po mojego mechanika, ale jest kurde, za blisko mam tutaj mój ostatni pojazd. Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzieś daleko cię wywaliło. Na szczycie. No to szczytuj tam i zjeżdżaj. No właśnie zjeżdżam. Pokażę ci mój garaż. Ja mam w ogóle kilka garaży, nie wiem jak ty. Pokażę ci mojego lowridera. Masz lowridera? Nie wiem co to. Laska. Ja ci zaraz pokażę co to jest. Ty z tą maską. Koleś dupą zajechał. A ja wybram tą maskę, ta maska jest super. Taka sobie. Czekaj, jedziemy do mojej chaty. To jest chyba tam. Ojej. Do naszej chaty. Bo ja nie wiem czy wy wiecie, ale my już z Ludkiem mieszkamy razem. Nie, do jakiej naszej chaty? Ja jadę do swojego garażu. Garaż to... Ja nie wiem, ty masz garaż. No ja wiem cię. Trochę się obawiam z nim jechać do garażu. Czemu? Nie wiem, tam nawet ja tam, mnie zabijesz. Jak ja tam nawet sofy nie mam. Bardziej to się jest... bałam morderstwa niż gwałtu, ale spoko. W sumie jakaś sofa chyba jest. No dobrze, już pozamiatane. O, widzę już ten garaż. Teraz tam dojedziemy. Ja mam lowridera. To jest taki samochód, który może podskakiwać na kołach. No jak ty możesz nie wiedzieć, co to jest? Nie wiem. No to dobra, zaraz ci pokażę. To jest... W ogóle jaki to jest piękny samochód. Stuningowanie go w ten sposób kosztuje jakieś milion dolarów w tej grze. Także... Wow. Rozumiesz. To nie każdy może...
Tak, nie każdy może mieć taki sprzęt. Czaisz? No, no. A muszę sobie jakoś połechtać ego, żeby... Wow! Co on tak wyskoczył? Muszę sobie jakoś połechtać ego jakimś fajnym samochodem, no bo niestety inne rzeczy... Ludzku, przecież u ciebie wszystko jest super, ja nie wiem, mam... A skąd ty wiesz? Bo cię widziałam! Nieprawda. Chociaż to źle zabrzmiało. To bardzo źle zabrzmiało, to nie miało tak zabrzmieć. Nie widziałaś mojej prawdziwej twarzy. Dobra, jesteśmy na miejscu, to jest mój garaż. Się wchodzi do środka, kapujesz. Patrz. Wjeżdżamy. Teraz będzie akcja, szykuj się. Teraz. Patrz co ja tu mam. Zobacz co ja tu mam. Nie uwierzysz, nie? Pewnie FPS-y spadły, nie? Co ty? To tu przez te samochody. Czuj what to. What the fuck? Patrz co ja tu mam. Najbardziej unikalne samochody. One stąd nie wyjeżdżają, takie są unikalne, bo ja się boję, że mi tu ktoś się zapierdzieli. Serio. Ale wsiadaj do tego gnoja tutaj. Do którego? Do tego? Tego, no. Wyjedziemy tym na dzielnię, to zobaczy co się stanie. Dupy będą się pchały przez bagażnik do środka, mimo że to jest sedan. Czekaj. Jakoś jak się to robiło. Posłuchaj w ogóle klaksonu. Pięknie. No, ale to jeszcze nic. Czekaj, jak się tu hydraulikę włączało. Cholera. Włączę wszystkie. Ojej, to nie tak, nie ten guzik. No, o co ci chodzi? Jak ale się o nic, ja się cieszę. Ojej, kurde. Szybę wywiłem. Cholera. Ej, no serio, zapomniałem. Jakoś się to robiło śmiesznie. Ej, no, no, jak to się robiło? Lutek chciał włączyć hydraulikę, wybił szybę, nie? Po prostu jak taki mem jak z tym rudym. Jak to się włącza temu? No jakoś to się na padzie robiło. A! Caps lock? Co jest? To którym guzikiem? Którym guzikiem, no? Ja, dziękuję. Zawsze chcesz coś pokazać, a się nie da. Nie wiem, którym guzikiem! O co ci chodzi? Wow! Bomba! Którym? O! Jest! Działa! Patrz! Patrz teraz! Lutek aż ci dygnął, no! Patrz! Woohoo! Tak można robić! Wow! I można jechać tak, i można opatrz. Pokażę ci. Tarek, wszystkie laski nasze. To bym teraz po prostu majty zgubiła, nie? No tak, no. Ja ci powiem, że jak ja się teraz pokazuję gdzieś publicznie, to wszystkie dziewczyny tak majtami. Czerwone, różowe, ciach, po mordzie leci. Ja tylko się ocieram. Proszę? Takie babcine, nie? Nie, no co ty, takie normalne. Tak, tak, pantalony w ludzka lecą. Stringi. Jeszcze no, z moim logiem, bo ja w swojej ofercie w sklepie mam stringi, jakbyś chciała. A ja właśnie u siebie nie dawałam ze względu na to, że mam później, wiesz, galerię, nie? Gdzie widzowie to wstawiam zdjęcia. No a tam bokiem się... takie pęto wystaje. O Jezus. Ale... Czy wiadomo, że jak dodam stringi do kapsela, to Lucek kupi? Tak zrobię. Ale tylko twoje. Wow! Jak ja to zrobiłem? Wow. Ekstra. Co ja tu jeszcze mam fajnego? Ja ci pokażę co ja tu mam. Pokażę ci mój cały sprzęt. Czekaj. Patrz! Patrz! Wow. To jest mój sprzęt! Zaraz coś mi drzwi upierdzieli. Ale patrz jakie głośniki z tyłu. Jakbym ja to włączył, ale nie włączę, bo nie wiem, dostaniesz bólu głowy czy coś. Maskę zgubię. Cholera! Lucek wyjeżdża na miasto swoim najlepszym samochodem. O co ci chodzi? Zgubił maskę, wybił szybę. Tak się tutaj jeździ, zobacz. Ojej. A czekaj, coś innego pokażę, patrz na to. Co to było, ty? Zobacz, na koniec odcinka wiem co zrobimy. Tu jest spadochron. Ja już mam swój. Ja też mam swój, ale... O tutaj. Pojawił ci się, nie? On tak. Tak dla wszystkich jest, dobra. I gdzie skaczemy? Ty, czy tu można wejść na górę jakoś, tam na te takie te? To można przeskoczyć?
Nie wiem, ale skoro jest to spadochron, to pewnie gdzieś tutaj można. Ale lepiej w tą stronę, bo tam nie! są... O! Dobra, to lecimy! A! Ale się zaraz rozwalę. A nawet nie. A już nie miałem tyle szczęścia. Ale widzę cię, jestem niedaleko, no spokojnie, no. Ja chciałem otworzyć w tym samym momencie, co ty, lecieć tak koło ciebie. Taka ładna chwila, zachodzące słońce. A to co? Dzięki ci, Kina, że byłaś ze mną na tym odcinku i że pograliśmy sobie w misję. Mam nadzieję, że będziesz chciała jeszcze ze mną pograć. Mój świat jest naprawdę szczególny. I jeśli do niego dołączysz, możesz być albo szczęśliwa, albo pojebana, no. Myślę, że to takie dwa w jednym. Dobra. To... No. To co mogę ci powiedzieć, no. Masz bardzo ładną buzię z tym języczkiem. Dziękuję. Trzymajcie się, dziękuję wam wszystkim, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się jeszcze raz, na razie. Pa, pa. Cześć.